Cześć, witam w nowym odcinku bitew multiplayerowych z ROM 2 Total War. No i tym razem, jak obiecałem, są. Były trzy łapki w górę, były, bo jak nie bym tego... Znaczy, jak nagrywam, to nie są trzy łapki w górę, ale na pewno jak to wstałem, to są trzy łapki w górę. Więc idziemy po trzy i bierzemy. Czekaj, ja nawet miałam tutaj odcinek Gladiatorzy. Boże, otóż jest kilka typów gladiatorów w tej grze. Gladiatorzy, gladiatorki, gladiatorzy włócznicy z takimi trójzębami chodzą i gladiatorki z włóczniami. No i ja patrzyłam sobie, jakie są różnice między, to zmieńmy to na zwykłą bez tego, między gladiatorkami a gladiatorami. I otóż widzę, że gladiatorki mają dużo więcej pancerza, ale mają dużo mniejszy atak. W sensie dużo, no 10 mniejszy. Więc ja pomyślałam, że one będą gladiatorki żywą tarczą naszych gladiatorów. One się pierwsze wbiją i potem wejdą już gladiatorzy z całą mocą i resztę rozwalą. A tymczasem gladiatorki i gladiatorzy z włóczniami będą z tyłu albo po flankach bronić przed kawalerią. Taki jest plan. Pewnie nie wyjdzie, bo to jest tak gówniana rzecz. Tak samo gówniana jak, jeżeli zostawicie 5 łapek w górę, nagram dla was odcinek z samą gwardią pretoriańską, czyli tymi kolesiami, nie? Samymi tymi, no i plus generał jeszcze i może trochę jazdy pretoriańskiej jeszcze. Nagram dla was ten film, bo was lubię. Jeżeli oczywiście zostawicie 5 łapek w górę, jeżeli nie, to idź pan. No więc możemy już w sumie czekać sobie na kolejnego gracza. Ja już jestem gotowy. Taktyka omówiona, wszystko omówione, lecimy. Może jeszcze mapę zmienimy na jakąś inną, nie wiem, na przykład Adumatu, okej. Okay. Będziemy się w Adumatu gladiatorami być. Albo nie, tematycznie, jak Spartacus. Coś w Italii musi być. Roma. Nigdy w Rzymie nie walczyłem, szczerze. Dobra, sprawdźmy. Tematycznie fajnie, bo jakby wyszedł jeszcze drugi Rzymianin z zwykłym wojskiem, a nie tak czymś takim, nie? Czekaj, stratega nie bije. Czekajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Rzeź. Co daje rzeź? Rzeź to była rzeź. Dobra, już ktoś jest. Rzeź to była rzeź. Obrażenie, wyczerpanie, zmęczenie. Dobra, to zostawmy tego stratega. Powiedzieć wam szczerze, dlaczego ta taktyka na 99% nie zadziała. Z bardzo prostego powodu. Niestety nie ma gladiatorów na koniach. Więc nie mamy kawalerii. Kawaleria jest bardzo ważna, bo będziemy mieli flanki totalnie na pastwę losu. Bo on i tak kawalerią będzie nasz mógł okrążyć. Dlatego ci trójzębnicy, nasi kochani, gladiatorki z włóczniami i gladiatorzy z włóczniami są tacy ważni, żeby oni bronili od tyłów. Ale ponieważ gladiatorzy są dość rozsypani i tak nie będą za dobrze działać na wroga, w sensie na wrogą kawalerię po ich przejedzie, więc no będzie strasznie. O, ktoś jest, o bogowie, ktoś jest. Ej, jak to są ci kuszyci, to chyba nie jest tak źle, bo jak my mamy samych gladiatorów, kuszyci są bardzo dobrzy do przebijania zbroi. Jako nasi gladiatorzy nie mają prawie pancerza, więc może nie być nawet taka patologia straszna. Poza tym oni nie mają zbyt dobre... A, dobra, już zmienił to całe moje, cały misterny plan. Wiadomo, co się stało z nim, nie trzeba powtarzać. Gra na Bateon, to znaczy dużo wielbłądów. Dużo wielbłądów katafaktów, czyli nas rozwali. Jej! Wow! A, jeszcze zapomniałam powiedzieć, nie róbcie tego w domu z gladiatorami. Naprawdę nie warto, nie warto robić tego w domu. Zobaczmy, jak będzie się wróg z nami bił po twarzach. Ja nie wyrokuję zbyt dużych szans na tą bitwę, naprawdę. Naprawdę, nie żartuję. To będzie taka masakra, rzeź to była rzeź, ale nasza. W sensie nas, że żarli. Nie, nie, że wrogów.
Podobno to nie jest prawda, że Juliusz Cezar powiedział: i ty, Brutusie, przeciwko mnie. Słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda. Możecie w komentarzach robić wasze dysputy historyczne na ten temat. Ej, fajna jest ta mapa. Bez kipu. Tutaj Tyber, czy twój stary? Nie wiadomo. Dobra, teraz tak. Ważne, włócznicy. A to są same włóczniczki? Co się tu stało? Nie wiem. Dobra, weźmy sobie tu tak i tak. To będzie nasza pierwsza linia. Oni lecą jako pierwsi. Pierwsze, bo to są gladiatorki. No i mniej więcej taka będzie nasza formacja cała. Bardzo skomplikowana. No ciekawe, ciekawe. Ciekawie to wygląda. O, ten ma. To jest mniej więcej moja twarz, kiedy ja mam to nagrać. Czekaj, co robisz? Dobra, lecimy po wraga. YOLO! YOLO! I hoplitów, ej, z tymi nie powinno być tak źle, ale to nas rozwali. Będzie śmieszny odcinek, już to widzę. Czekaj, lećmy jako pierwsi tymi. Ty mi czekaj, ty zostań na razie. Ty też. On się chce w nas wbić z frontu, bo on może, nie? To jest kawaleria po prostu. Ona nas przejedzie, nie? A z tymi rydwanami to w ogóle już nie będzie co walczyć. Dobra, lećmy. Czy ja mam same gladiatorki z włóczniami? Dobra, lecimy tak. Teraz tymi lecimy w tą stronę. Okej, czekaj. Zrób tak. Zrób tak i ty pójdziesz na tą flankę, a ty na tą, a ty na tą możesz iść, a ty na tą. On nie przejedzie tymi albo rydwanami, albo kawalerią, na to samo wyjdzie. Ty możesz w sumie tutaj spróbować na niego zaszarżować w biegu. Okej, ty też możesz tutaj w sumie spróbować, ty też możesz. Tak, i teraz tak, gladiatorki lecą szybko. Teraz gladiatorzy, ty lecisz tędy, ty tutaj lecisz. Spróbujemy. Ty też tędy lecisz. I ty też. I ty możesz się tutaj spróbować wbić i go złapać. Dobra, teraz oni. Czekaj, czekaj. Złapiemy jego kawalerię. Ej, to jest świetne, że my łapiemy jego kawalerię. Dobra. Ty lecisz tędy. Ty lecisz tędy. Ty możesz w sumie oddzielną grupę zrobić. Leć tędy. Teraz problem będzie z rydwanami. Z rydwanami będzie problem. Leć tędy. Leć tędy. Leć tędy. Leć tędy. Okej, udaje nam się kawalerię rozwalić jego. Czekaj, ty możesz stąd w sumie uciekać. Możesz rzeź włączyć. Ty możesz tutaj lecieć, ty tutaj. I teraz tak, włączamy rzeź, 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 ty się w tych wbijasz, ty się w tych wbijasz, ty w tych, a tędy okrążamy ich. Ała, ała, to będzie bolało. Tutaj też boli strasznie. Ty możesz tutaj lecieć. Czekaj, ty leć tędy, ty leć tędy, ty leć tędy, ty leć tędy, włączaj rzeź. Ty leć tędy, ty leć w tych, tutaj. On tutaj musi tymi rydwanami walczyć głównie. Włączamy rzeź. Tracimy przewagę, no co ty nie powiesz, gramy samymi legionistami, znaczy gladiatorami, nie legionistami. Ty lecisz tędy. Ty lecisz tędy. Ty tędy okrążasz. Dobra, tędy lecisz. Tych, ty tędy lecisz w tych. Tutaj już włączyłeś rzeź? Tak. O, tutaj ich nawet okrążamy. Dobra, generał, możesz uciekać. Możesz w tych lecieć.
Dobra, tutaj nie, że ich masakrujemy nawet. Dobra, leć tędy. Leć tędy. Szalona szasza. Dobra, no ktoś tam ucieka, nie dziwię się, ja też bym uciekał. Czekaj, no leć tędy, no uciekaj przed wrogami, no. Zaraz generała stracimy przez moją głupotę wrodzoną. Dobra, ty lecisz tędy, ty tutaj włączasz tą. Okej, chyba się udało nie stracić generała. Nie udało się stracić generała. Redwany termu robią robotę całą, kawaleria. O nie! Najgorzej! Lecimy. Ty możesz tędy lecieć, tu. Mówiłem, że to będzie ciężko, mówiłem. Nie słuchaliście mnie, no i widzicie. Leć teraz w tego. Przynajmniej zobaczymy, jak masakrują trochę jednostek. Okej, okay, rozwal tutaj. No, straciliśmy generała. Za bardzo źle używałem tego generała, trzeba było go zostawiać. Tutaj on nas przejeżdża redwanami, już koniec. Koniec. Rzeź to była rzeź. Można to tak zakończyć. Możesz w sumie wszystkie umiejętności włączać. Dobra. A ty tu lecieś, jesteś, okej. Okay. Dobra. Zmasakrujmy mu przynajmniej tą jednostkę, no. Tutaj on nas rozwalił, wow! Ale nas tu przyjeździ. Ala jaj, ajajaj. Ej, już nawet stracił jakiś rydwan, ciekawe. Ciekawe. Ciekawe, czy uda się jednego... No, bijcie te rydwany po twarzy, po kasku. Bij rydwany... Jest! Jeden rydwan padł. Ja się czu... Ej, nawet kilka tych rydwanów padło. Wow! Ale padają rydwany. Ej, tylko ty zostałeś. Już nikt. Gigi! Najbardziej trollowa bitwa, jaką grałem kiedykolwiek. piękne. Tak, można podsumować tą bitwę. Jeżeli chcecie zobaczyć bitwę z samymi pretorianami, stawiacie 5 lajków.